Dzień dobry, witam Państwa w bibliotece. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałem książkę trochę lżejszego gatunku. Nie będziemy teraz mówić o polityce, o religii, o smutnym, ale rzeczywistym świecie. A powiemy sobie o postaci bardzo kolorowej, pięknej. Szkoda, że już jej nie ma pośród nas, a mianowicie polecam Państwu książkę Moje życie z Simoną Kossak, Lecha Wilczka. Może sobie Państwo przypominają, ładnych kilka lat temu, ale wiemy, że szczęśliwi czasu nie liczą, polecałem Państwu taką właśnie biografię Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, Anny Kamińskiej. To było kilka lat temu, a teraz właśnie ukazała się jakby kontynuacja rozmów o tej postaci, właśnie Moje życie z Simoną Kossak, jak powiedziałem, autorstwa Lecha Wilczka, wydawnictwo Marginesy. To jest, proszę Państwa, książka, a w zasadzie album pięknych zdjęć wykonanych przez mistrza właśnie, który tak się składa, że kilkadziesiąt lat swojego życia spędził z Simoną Kossak, gdyż był jej partnerem i współmieszkańcem w ich leśniczówce, w której to przyszło im zamieszkać razem w Puszczy Białowieskiej na kilkadziesiąt lat. Proszę Państwa, Simona Kossak, z tych Kossaków, jak często mówię, pradziadek Simony Kossak to Juliusz Kossak, dziadek to Wojciech Kossak, ojciec Simony to Jerzy Kossak. No, rodzina, jak Państwo wiedzą, o wielkim nazwisku, rodzina związana przez całe życie z Krakowem, z polską kulturą, nauką i sztuką związana. Sama Simona była dzieckiem i człowiekiem bardzo takim charakterystycznym, oryginalnym. Jak autor mówi, marzyła o górach, a pokochała puszczę. W tej Puszczy Białowieskiej spędziła znakomitą część swojego życia, mieszkając w warunkach, powiedziałbym, bardzo skromnych, często urągających współczesnej cywilizacji, ale oddana swoim pasjom, oddana swojej nauce, oddana zwierzętom, przyrodzie, walcząca do ostatniego tchnienia tak naprawdę o Puszczę Białowieską i o przyrodę polską w ogóle. Autor, który, jak powiedziałem, równolegle był partnerem życiowym, profesor Simony Kossak, pisze o niej tak. Simona była człowiekiem niezwykle rzetelnym i odpowiedzialnym, przy tym niezależnie myślącym, ciekawym tajemnic świata, krytycznym wobec rozmaitych niby prawd i poglądów, które ludzie ludziom lubią narzucać jako jedynie słuszne. Budziła podziw jako tytaniczna pracowitość, połączona z ochoczym pokonywaniem trudności dnia codziennego. Stawiała im czoło z poczuciem humoru, niezwykłą pomysłowością i dzielnością. Proszę Państwa, jak powiedziałem, jest to książka, którą się czyta i przegląda tak naprawdę, bo są to świetne zdjęcia, które przez kilkadziesiąt lat robił w Puszczy Białowieskiej i nie tylko w Puszczy, jej partner, znakomity fotograf Lech Wilczek. I dlatego jest to książka, przez którą, myślę, każdy, kto kocha przyrodę, kto kocha być może Puszczę Białowieską, kto kocha ciekawych ludzi, a z całą pewnością taką postacią była pani profesor Simona Kossak, po tę książkę może sięgnąć, zarówno czytając, jak i przeglądając przepiękne zdjęcia, które są pewnego rodzaju tłem do tej narracji, która w książce jest nam pokazana. Jak, proszę Państwa, jak powiedziałem, Simona Kossak całe życie swoje dorosłe i zawodowe spędziła w Puszczy Białowieskiej, dla tej puszczy żyła, broniła ją do ostatnich momentów swojego życia. Pisała tak, nad wszystko, co w dzikiej przyrodzie, co żyje, oddycha i śpiewa, nad wszystko, co kocha i tęskni, miłuję leśne drzewa. A gdy już usnę na wieki, niech sen mi się przyśni królewski, niech mnie kołysze do marzeń szum Puszczy Białowieskiej. Państwa, po śmierci Simony Kossak, jak pisze autor, Simony nie było już od paru miesięcy. Siedzieliśmy w jej pokoju zatopieni w rozważaniach i wspomnieniach,
Puszczę naokoło stroiły blask jesiennego słońca, ale w nas nie była ani promyka. W pewnej chwili przez lekko uchylone okno wleciał motyl. Rusałka admirał. Chybkim lotem okrążył pokój, zatoczył koło nad głową Zbyszka, po czym przysiadł po lewej stronie na moim torsie. Na rozchylonych, brunatno-czarnych, znaczonych bielą skrzydłach jarzyły się pomarańczowo-czerwone wstęgi. Zamarliśmy. To Simona, wyszeptał Zbigniew. Znieruchomieliśmy na długą chwilę. Nagle niespodziewany gość wzbił się w powietrze i nie myląc drogi, zniknął za oknem. Warto, proszę Państwa, pamiętać, że według wiary Azteków duchy zmarłych wracają na ziemię w postaci właśnie kolibrów albo motyli. Przepiękna, sentymentalna, bardzo mądra książka o życiu, o walce o przyrodę, o przyrodzie i przepiękne zdjęcia, które, jak powiedziałem, są ogromnym tak naprawdę dodatkiem do tej właśnie opowieści o profesor Simonie Kossak. Moje życie z Simoną Kossak, Lech Wilczek, bardzo serdecznie Państwu polecam. Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować przepiękną książkę. Książkę artystki, ilustratorki Lisy Aisato, która napisała książkę Życie. To jest książka, w której niewiele jest treści, natomiast ta treść jest tak głęboka i piękna, że pomaga nam zrozumieć sens życia. Pokazuje nam różne ścieżki naszego życia, jak ono może wyglądać, jak może się rozpocząć, jak może się zakończyć. Całość książki, tak jak wspomniałam, jest niewiele treści, natomiast całość uzupełniają przepiękne ilustracje pani Lisy. Książka jest bardzo głęboka, daje dużo do myślenia. Daje dużo do myślenia nam dorosłym, ale także i dzieciakom. Opowiada o życiu, czyli od najmłodszych naszych lat do samego końca. I tak naprawdę ona pokazuje nam, jak może wyglądać nasze życie i daje nam możliwości wyboru. Prezentuje, w jaki sposób nasze życie dziecięce się tutaj przedstawia, po tym, jak wygląda życie nastolatka i dalej, jak wchodzimy w życie dla dorosłych. Przepiękne ilustracje, treść, która rezonuje, która budzi nasze myślenie o sensie, o tym, jak nasze życie wygląda i jak może wyglądać. Zapraszam Państwa serdecznie.